Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie. Zobaczmy, tu są dwa charakterystyczne punkty. Punkt przecięcia osi Y to jest punkt o współrzędnych 0, 2 i punkt przecięcia osi X to jest punkt o współrzędnych 4, 0. Możemy to zadanie na kilka sposobów rozwiązać. Możemy po kolei podstawiać te dwa punkty i zobaczyć, w przypadku której prostej równanie będzie spełnione. Inny sposób to jest wyznaczanie postaci kierunkowej i odczytanie na podstawie współczynników. Cóż, może dwiema metodami pokażę. No to tak, prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. I teraz zobaczmy. Pierwsza metoda. Przekształcam tutaj odpowiedź 2y równa się minus x plus 4. Dzielę to przez 2. Y to jest minus 1 druga x plus 2. I teraz zobaczmy. Interpretacja wyrazu wolnego to jest punkt przecięcia osi y, zgadza się, jest dwójka. I teraz interpretacja współczynnika stojącego przy x jest to minus 1 druga, czyli funkcja malejąca w tempie pół jednostki. Czyli na jedną jednostkę w prawo, pół do dołu, na jedną w prawo, pół do dołu. Także to się zgadza. Można oczywiście też podstawić te punkty za x 0, za y 2, czyli 2 to jest minus 1 druga razy 0 plus 2, czyli 2 równa się 2. Zgadza się. I drugi punkt 0 to jest minus 1 druga razy 4 plus 2, czyli 0 to jest minus 2 plus 2, 0 równa się 0. Oczywiście zgadza się to. Druga metoda to właśnie przez podstawienie już na etapie po prostu takiego zapisu można podstawiać. Pierwszy punkt za x 0, za y 2, czyli będziemy mieli 0, dodać 2 razy 2 minus 4 daje nam 0, czyli mamy tutaj 4, odjąć 4 równa się 0, pasuje. 0 równa się 0. I drugi punkt, za x 4, za y 0, czyli 4 dodać 2 razy 0, odjąć 4 ma dać 0. 4 odjąć 4 to się redukuje, mamy 0 równa się 0, lewa równa się prawa, też się zgadza. Obydwa punkty spełniają równanie w odpowiedzi D.